Przepisy podatkowe nie nadążają za wzrostem stóp procentowych. Rosnąca inflacja i wzrost stóp procentowych oznaczają dla przedsiębiorców rosnące koszty finansowania dłużnego. Niestety przepisy podatkowe limitują możliwość zaliczenia tego rodzaju kosztów do kosztów uzyskania przychodów i wykazania ich w rachunku podatkowym. Obecnie polska firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 3 miliony złotych lub 30% EBITDA. Jest to w przypadku większości wielu przedsiębiorców kwota bardzo niska, niewystarczająca do ujęcia całości faktycznych obciążeń w rachunku podatkowym. Polskie środowisko biznesowe zastanawia się, z jakiego powodu ten limit w Polsce jest tak niski, w szczególności mając na uwadze, że przepisy, które go ustanawiają, stanowią wdrożenie unijnych przepisów przewidujących limit na poziomie 3 milionów euro. I taki też limit został wprowadzony przez większość państw unijnych.